Kierowcy mają gładko, a rowerzyści nierzadko muszą się męczyć, bo infrastruktura, po której jeżdżą, jest byle jaka. Nic dziwnego, że niektórzy biorą sprawy w swoje ręce i naprawiają przejazdy rowerowe. Po takich akcjach w Krakowie tamtejszy zarząd dróg zeszlifował krawężniki na jednym z przejazdów rowerowych. Sprawdziliśmy, czy podobna akcja nie przydałaby się w Katowicach. Łukasz Kądziołka. Na drogach rowerowych bywa różnie. Czasami jest gładko, a czasami nieco mniej. Trudno byłoby wyobrazić sobie takie krawężniki na drogach dla samochodów. Na tych rowerowych to norma. Kraków po nocnych akcjach rowerzystów, którzy na własną rękę niwelowali różnice w nawierzchniach na przejazdach przez jezdnię, doszedł do wniosku, że zeszlifuje na próbę jeden przejazd. W Katowicach rowerzyści nie ruszają jeszcze na ulicę z workami z zimnym asfaltem. Jednak interweniować muszą i to nawet przy nowych rowerowych inwestycjach. Duda Śląska, Zabrze cały czas trzeba doglądać. No i miasto Katowice też cały czas trzeba uważać. Może dla wielu osób problem jest mało istotny, zwłaszcza z perspektywy siedzenia samochodu. Będąc jednak na znacznie mniejszym siodełku, takie niedociągnięcia sprawiają, że jazda jest bardzo niekomfortowa. Rower taki miejski, tak zwany holenderski, tak się na to mówi, on ma takie specyficzne, cienkie opony. U nas tego nie ma. Praktycznie nikt już na tym w Katowicach nie jeździ, bo to się po prostu nie sprawdziło. No, nie wymagajmy od wszystkich rowerzystów tego, żeby codziennie czy tam dwa razy w tygodniu sprawdzali ciśnienie w oponach. Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury dozwolony uskok to 1 cm. Poza tym już kilka lat temu Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia opracowała swoje standardy budowy infrastruktury rowerowej. Nie wszyscy się jednak do nich stosują. Jak czytamy w liczącej kilkadziesiąt stron instrukcji dla samorządów, w przypadku połączeń drogi dla rowerów z jezdnią, drogi o nawierzchni bitumicznej, należy stosować rozwiązanie połączenia masa do masy, czyli w skrócie bez krawężnika. Przeprowadzamy audyty, interweniujemy, jeżeli do nas dochodzą informacje, że może dojść do jakichś, dochodzi do problemów przy realizacji właśnie dróg rowerowych z gmin, na które przeznaczamy właśnie nasze dotacje. Metropolia może wymagać tylko wtedy, gdy na inwestycję rowerową wykłada pieniądze. W innym przypadku są to tylko rekomendacje dla samorządów. Dlatego z jednolitym standardem jest problem. Wtedy rowerzyści muszą interweniować i już wykonaną robotę robi się po raz kolejny. A wystarczyłoby raz, a porządnie.